Halo, halo, dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Marek Rudziński, skąd ja mylko w szance, Willingen, proszę Państwa, rozpoczynamy ostatni epizod drugiego periodu tegorocznego Pucharu Mediamondu. Ciekawa sprawa, proszę Państwa, dzisiaj typowo, jak to się u nas nazywa, polska skocznia w Niemczech. Dlaczego? No dlatego, że tutaj na tym obiekcie do tej pory rozegraliśmy 13 konkursów, jeżeli chodzi o Mediamond, łącznie z letnim Pucharem Mediamondu, no i czterokrotnie zwyciężał Polak. Dwa razy na drugim miejscu stawali Polacy, więc naprawdę Polacy radzą sobie świetnie na tym obiekcie. Trzykrotnie podczas drugiego, trzeciego i drugiego letniego Pucharu Mediamondu wygrywał tutaj Maciej Ibisz przed rokiem, natomiast 29 marca triumfował Janusz Wietrzy-Balkon. Także podczas czwartego Mediamondu Maciej Ibisz triumfował, więc to jest typowo polski obiekt. Typowo polski obiekt, liczymy na to, że dzisiaj to będzie kolejny dzień dobry dla Polaków. Patrząc jeszcze w historię tego obiektu, przed rokiem oprócz Wietrzy-Balkona triumfował także Filipe Vogt, reprezentant Austrii, no ale ten sezon to nie jest tak dobry sezon w wykonaniu Vogta. Zawodników skaczących aktualnie na podium, kto jeszcze stawał? No Anders Hurtado Beisak przed rokiem był trzeci. Poza tym tutaj już tak patrzę, no Felix Tarotsen w drugim letnim Pucharze Mediamondu był na miejscu trzecim i Wimowi Kolekan-Stałen na miejscu drugim podczas pierwszego Pucharu Mediamondu 17 stycznia 2010 roku, proszę Państwa. Najczęściej kto tutaj wygrywał? Jakie kraje tutaj wygrywały najczęściej? Czyli tutaj pytanie, czy słychać dobrze głos, wszystko? Ja myślę, że jest wszystko w porządku. Proszę Państwa, Duńczycy wygrywali tutaj trzykrotnie, dwa razy Frank Mat, raz Joe Mat, Austriacy cztery triumfy, raz Matthias Karlsberg, dwa razy Klaus Rummenigge przed rokiem, raz Filipe Vogt, jedno zwycięstwo Czechów, Jarosław Oleksik. No i proszę Państwa, to tyle, jeżeli chodzi o historię tego obiektu. Za nami seria kwalifikacyjna, udana seria kwalifikacyjna, jeżeli chodzi o reprezentantów Polski. Na drugim miejscu skończył Adam Bykmaszer, świetny skok na odległość 145 metrów. Kwalifikację wygrał Riku Pika Antalainen. Pozostali Polacy, Janusz Wietrzy-Balkon na miejscu szóstym. Na miejscu dobrym, 16. miejscu skończył kwalifikację Wojtek Becker, no więc może wreszcie Polak wejdzie na tej drugiej serii. I przyzwoicie także Mikołaj Jarosław, 21. lokata. Co ciekawe, w kwalifikacjach nie wystartował Georg Szpet, nie wystartował Adolf Stalitzberg, Bastian Szczoriara, nie wystartował też Dalla Napier Alligator, ale to nie dlatego, że się pewnie czuje na tej skoczni, po prostu nie wystartował, ponieważ spóźnił się na swój skok. No i niestety, Polacy z kim w parach? Adam Bykmaszer właśnie z Bastianem Szczoriarą, więc mocna para. Wietrzy-Balkon z Ricardo Sedasem de Nuclearem za sprawcę niespodzianki wczoraj. Becker z Bin Salihem Al Saudem, więc to już chyba powinien wygrać. I Mikołaj Jarosław z Rudolfem Beckerów, więc zapowiada się naprawdę ciekawie. Proszę Państwa, rozpoczynać będziemy rywalizację. No co ciekawe, dzisiaj nad obiektem straszna mgła, strasznie ciemno jest nad obiektem, mimo że jest godzina 13:17. Andrzej, referendalny kontra Jack Szluto, pierwsza para. Widzimy, no jest ciemno, ale warunki do skakania są dobre. I referendalny rozpoczyna nam ostatni konkurs drugiego periodu tego Mediamondu. Referendalny w górze ciągnie, walczy odległość, no ale skok jest bardzo słaby. I referendalny z odległością 95,5 metra, no niestety nie ma żadnych szans na to, żeby znaleźć się w drugiej serii. Chyba że Jack Szlu skoczy jeszcze słabiej, no ale to jest raczej niemożliwe. Dziś sędziowie z Finlandii, Niemiec, Polski, Francji i Kanady. Jack Szlu, jak odpowie na skok referendalnego? No właściwie to on nie musi odpowiadać. On wystarczy, że skoczy na poziomie słabym, a i tak wystarczy, żeby przejść referendalnego w powietrzu Jack Szlu. No i tak to już widać, że wygra zdecydowanie tę parę Jack Szlu. No skok jest dużo, dużo lepszy. Jack Szlu skacze 131,5 metra, 119,2 to jest jego nota oceniany przez sędziów na 18,5 i 19, a więc Jack Szlu wyraźnie pokonuje w parze referendalnego i jest pierwszym, który się kwalifikuje do drugiej serii. Oto jak tutaj z Mylenko w szance radził sobie Jack Szlu. Spokojnie, spokojnie wywalczony ten awans.
131,5 metra. Teraz kolejny pojedynek. Tym razem pojedynek fińsko-bośniacki. Jessonen kontra Paweł Sparisavljevic. No Sparisavljevic, świetny skok w kwalifikacjach. 23 miejsce. No i jest szansa na to, żeby do drugiej serii szedł, bo Jessonen żadną potęgą tutaj nie jest. Jessonen. No i słabo leci Jessonen. Zobaczymy, gdzie dofrunie Fin. No. 125 metrów. Jest to odległość, no, którą może powalczyć Paweł Sparisavljevic. Miejmy nadzieję, że Bośniak tutaj zaprezentuje się naprawdę konkretnie. A my tutaj widzimy bardzo ładne ujęcia na Mylenko w szance. I teraz będzie się prezentował nam Paweł Sparisavljevic. Ten drobny przedsiębiorca z Bośni i Hercegowiny. No życzymy mu naprawdę powodzenia. Utalentowany Bośniak. I w górę Paweł, ciągnij, walcz o odległość, gdzie do frunie Paweł Sparisavljevic, czy wyprzedzi Jessonena? Tak jest! Bardzo ładny skok Paweł Sparisavljevic, 130 metrów. No ten drugi period naprawdę dla niego udany. Rozpoczął od awansu w Sapporo, no, ale wiemy, jak zawodnicy traktują Sapporo z takim przymrużeniem oka. A tutaj Paweł Sparisavljevic pokonuje Jessonena i to w dobrym stylu. 130 metrów, punktka. I mamy w drugiej serii reprezentanta Bośni i Hercegowiny. Brawo! Wielkie brawa, ładnym stylu Paweł Sparisavljevic, no nie jest jakiś wybitny technik, ale skacze naprawdę poprawnie, lądowanie może nie idealne, ale daje mu to 117,5 punkta, 130 metrów. Francuz kontra Austriak, Jérôme Helvérou kontra Mario Merkel. Proszę Państwa, kolejny do rywalizacji podchodzi teraz Helvérou. Jest już Francuz, jest zielone światełko. No i może powalczyć teraz o swój wynik. Ruszył Jérôme Helvérou. No spóźnił to wyjście z progu Helvérou. Ale walczy o odległość, skoczy dalej niż Sparisavljevic. Tak jest, to jest najdłuższy skok w tym momencie. Jérôme Helvérou, 135 metrów. Brawo! Bardzo ładny skok. Jérôme Helvérou. I mamy na prowadzeniu reprezentanta Francji. Teraz Mario Merkel. No zobaczymy. Mario Merkel to nie jest zawodnik wybitny. Jest solidny, ale czy będzie w stanie teraz wyprzedzić Jérôme Helvérou? Ależ spóźnił. Ale będzie teraz walczył. Ciągnie to Merkel. Czy skoczy dalej? Chyba no, na styku. I kto? Jednak Mario Merkel. 137,5 metra. Wysoko oceniony. Wysoko oceniony reprezentant Austrii. No i pytanie teraz do widzów, czy tylko Luchadi ma takie problemy, bo widzę, nikt pozostały nie mówi, żeby coś było nie tak. Mario Merkel w tym momencie najlepsze. Nagrywane jest programem OBS. I mamy na prowadzeniu reprezentanta Austrii. Wśród szczęśliwych przegranych w tym momencie najlepszy Jérôme Helvérou. No a teraz pierwsza para, która nas interesuje. Rudolf Becker kontra Mikołaj Jarosław. Najpierw reprezentant Austrii. Zobaczmy, jaką poprzeczkę zawiesi Polakowi. Rudolf Becker już jest w powietrzu. No nie wygląda to najlepiej. Jeżeli chodzi o Beckera, gdzie do frunie? No nie jest to skok świetny. Nie jest to skok świetny, aczkolwiek Rudolf Becker skacze na takim poziomie, no, że Mikołaj będzie musiał odrobineczkę się tutaj napocić, żeby pokonać reprezentanta Austrii. Popatrzmy, Mikołaj Jarosław. Machnął mu trener Gawron i jest Mikołaj Jarosław, już sunie
po rozbiegu Mylenko w szance. No dobrze trafił Polak, chyba wygra to z Beckerem, tak jest, wygra. No nie jest to może jakieś zdecydowane zwycięstwo, ale 3,5 metra, no jednak wyraźnie, 127 na koncie Polaka, 127, natomiast 111,9 ma Becker, czyli Polak wyraźnie pokonuje reprezentanta Austrii. No i brawo, mamy pierwszego Polaka w drugiej serii. Teraz, proszę Państwa, ciekawy pojedynek. Demir Ayberk, reprezentant Turcji, kontra Japończyk Muche Harata. Ayberk, tak zwany punkt K, czyli zawodnik, który bardzo często ląduje na punkcie K, ale teraz tego punktu K nie będzie. Bardzo słaby skok Demira Ayberka. Luchadi, kto robi patrzę? Patrzę są robione tutaj przez nas, przez ekipę Media Mondu. Na każde zawody jest oddzielne plastrony, oddzielne bandy. To jest wszystko tylko i wyłącznie do użytku Media Mond TV i 6 Media Mondu. Zobaczmy jeszcze raz Demir Ayberk. Tak sobie radził, no wygląda to z tej perspektywy nieźle. Ale skok jest niestety krótki. Demir Ayberk, 121 metrów, 8 lokata. Tylko referendalny za nim. I teraz Muche Harata, Japończyk, myślę, że powinien sobie poradzić z Turkiem. No tak, 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 zdecydowanie poradzi. Spokojny lot, może być nowy lider? No nie, jednak nie aż tak, żeby był liderem. Ale 134 metry, noty po 19, to jest solidna odległość Japończyka. No i Muche Harata, tak jak i przez cały sezon, solidnie, ale bez żadnych błysków. Japończycy, to nie jest tak dobre wyniki, to nie są tak dobre wyniki, jak to miało miejsce latem. Teraz Niko Polychronidis kontra wczorajszy pechowiec Frigorifico. Ruszył Niko Polychronidis. 30 w kwalifikacjach. No ale to nie będzie dobry skok. No, wyciągnął co mógł. Niko Polychronidis, 124,5 metra, 8 lokata, 107,1 to jest jego nota. No i w tym momencie, no nie jest to wynik imponujący, w razie czego będzie trzecim szczęśliwym przegranym za Beckerem i Jeromem Helweru. A teraz Frigorifico, utalentowany Szwajcar, po raz pierwszy wczoraj nie zakwalifikował się do drugiej serii, ale to wypadek przy pracy. Myślę, że dzisiaj powinno być już lepiej. Tak jest. Dzisiaj będzie dużo lepszy skok Rifico. Czy będziemy mieli nowego lidera? Tak jest, chyba tak. Pierwszy albo drugi. Pierwszy. 139,5 metra. 132,6 to jest jego nota. Sędziowie oceniają go wszyscy po 18,5. Zadowolony jest z siebie Rifico. No, w odniesieniu do zawodów wczorajszych to jest skok rewelacyjny. Ale no nie wiem, czy to jest skok, który pozwoli mu powalczyć o pierwszą dziesiątkę. To 32,6, czyli o 90, nie, o 1,1 wyprzedził Mario Merkela. Proszę Państwa, kto teraz? Teraz para Ovip Jasne, czyli Czech, jego rywalem Stan Swister. Stan, bardzo ładny skok w kwalifikacjach. No i wyrównana, ciekawa para. Ovip w górę mocno, wysoko, ale tutaj błąd. Walczy Ovip Jasne odległość. No i wyciągnął całkiem sporo z tego skoku. 130,5 metra, ale miał masę problemów. No tutaj Francuz dając 20, to chyba troszeczkę się pomylił. No bo jeżeli on za taki skok daje 20 punktów, no to na przykład Kamil Stoch za wczorajszy skok w Sapporo, no to powinien dostać 25 punktów, powiedzmy sobie szczerze. Teraz, proszę Państwa, Stan Swister, jak odpowie reprezentant Australii.
Ale te jego charakterystyczne przyruchy mogą sprawić trochę problemów. Czy będą tym razem? No oczywiście, aj, stracił przez to. Chyba przegra tą parę, Stan Swister, tak jest. Nie dał rady skorygować tego lotu. I tylko 116,5 metra. Nieudany ten skok, nieudany ten skok. 116,5, 13 lokata, 88,2. A więc Stan Swister, żegnamy go, bo myślę, że z tym skokiem nie ma szans na to, żeby znaleźć się w serii drugiej. Tak więc dla niego ten drugi period już dobił końca. Czyli w drugiej serii, z tej pary mamy Ovipa Jasne, który jest siódmy w tym momencie. A teraz Hinghen Gvri kontra Juho Kutanen, czyli Koreańczyk kontra Fin. Jako pierwszy Vri, który oczywiście zdobył punkt ostatnio w Harachowie. Tam Mamuty to jest jego mocna strona, tutaj też to jest spora skoczna, więc Vri może tutaj skoczyć w miarę przyzwoicie, no i skacze dosyć poprawnie, ale to nie jest skok, z którym tutaj będzie on się liczył, absolutnie. Hinkeng Vri. No w tym sezonie tylko dwa razy zdobywał punkty. Raz 28, raz 23. Na jego rywal Juho Kutanen. No jedno zwycięstwo w tym sezonie, ale potem ten błąd, który mu się non-stop powtarza przy wyjściu z progu, no stopuje jego dobre wyniki, no ale może tym razem o nim zapomni? No nie. Ojojoj, fatalnie to wygląda, ale chyba przedzi Hinkeng Vri, a tak znacznie dalej, ale jak widzieliśmy po raz kolejny ten sam błąd popełnia. No, ileż razy można tutaj powtarzać? Patche są robione. Patche są robione przez ekipę Mediamond Cup i są na wyłączny użytek naszej tutaj federacji. I jest, proszę Państwa, Juho na miejscu trzecim. Na miejscu trzecim. Merkel i Frigorifico przed nim. Abdul Bin Salih Al Saud kontra Wojtek Becker, więc ciekawa para. No czy wreszcie Wojtek Becker się przebudzi? Rusz na razie jego rywal Abdul Bin Salih Al Saud. Jakie warunki postawi? No nie najmocniejsze. No, chociaż dosyć pofrunął. Przyzwoicie! 125,5 metra, noty po 18 i 17,5. Czyli Abdul Bin Salih Al Saud, no, jakąś tam poprzeczkę Beckerowi zawiesza. Wiemy, że Becker ostatnio żadnej poprzeczki nie był w stanie przeskoczyć. No ale jeżeli Becker przegra w parę z Saudyjczykiem, to będzie to już po prostu, no, i tak Wojtek już się skompromitował wielokrotnie. Ja już będę ignorował te pytania, trzy razy ci odpowiadałem. Wojtek Becker teraz. Więc popatrzmy, co zrobi Wojtek. No panie Wojtku, no to jest czas, żeby chociaż na koniec tego drugiego periodu jakąś przyjemność nam sprawić. Wojtek Becker w górę. No i będzie tym razem lepszy skok. Dobrze, Wojtek leci, będzie dobry skok. Ależ pięknie skoczył Wojtek Becker. No nareszcie, nareszcie Wojtek Becker skoczył tak, jak od niego oczekujemy. 144 metry, więc pokazuje swój potencjał, bo ma ten zawodnik potencjał duży. Przecież on wygrywał te konkursy. Ależ piękny skok teraz Wojtek Becker. Piękna próba. No brawo, brawo Wojtek. Można było tak skakać, można było. No zadowolony z siebie, jakby taki jakiś ciężar z niego spadł. Nie popełnił tego błędu. Lot spokojny tym razem. I to od razu wpłynęło na odległość. 144 metry. Takie skoki Wojtka chcemy oglądać. Brawo Wojtek, brawo i jeszcze raz brawo. 147 i w tym momencie Wojtek nokautuje konkurencję. Przewaga jest naprawdę duża. Naprawdę duża. Taki skok to jest
coś, na co chcielibyśmy tutaj patrzeć. 147 Becker, drugi Rifiko, 132 i 6. No i teraz możemy patrzeć z takim większym spokojem, a mówiłem, że to jest polska skocznia, gdzie się przebudzać, jak nie Wieringen. Dzięki Smusa Shimaru kontra Wimo Wikole Kanstauen. Japończyk kontra Estończyk. Też Musashimaru dobrze leci, też będzie daleko, też dobrze! Znacznie krócej niż Musashimaru, przepraszam, niż Becker, no ale też dobra próba, świetne noty po 19,5, 20 nawet Kanadyjczyk. I na prowadzeniu wciąż Becker, ale Musashimaru wskakuje na miejsce trzecie ze stratą 8 i 7. Bartosz Walasek przewiduje, że to jest pojedynczy błysk tylko Wojtka. No ale my trzymajmy kciuki za to, że to nie będzie pojedynczy błysk, a powrót do doskonałej formy. Teraz proszę Państwa, Wimo Wiko Lekanstauen. Podczas pierwszego Pucharu Mediamondu tutaj był drugi, no ale to nie jest ta sama forma, to było 5 lat temu. No ale teraz Lekanstauen skacze bardzo poprawnie. Wprawdzie parę z Japończykiem przegrywa, ale noty dobre po 19,5, 20 od Niemca, 19 od Kanadyjczyka, ale 127,5 metra to jest poprawna nota, no i w tym momencie na pewno wśród szczęśliwych przegranych Wimo Wikole Kanstauen będzie, za chwilę zobaczymy jak to wygląda. Tak, jest pierwszym szczęśliwym przegranym, no i myślę, że może być nawet chyba spokojno to, żeby do tej drugiej serii wejść. Oczywiście nie jest to pewne, no ale tam na koniec tych par takich wyrównanych jest raptem raz, dwa, trzy, no cztery, więc to w sumie nie tak prosto. Ciekawie wygląda para Joe Matt i Rock Denotantor Cormoran. No i to będzie ciekawy pojedynek dwóch świetnych Duńczyków, lidera tegorocznego Pucharu Mediamondu z Irokiem. Bolesław Lisowski teraz, jego rywalem był Devin Rajcigervini. Jest Lisowski. Rajcigervini no zaczął skakać trochę lepiej w tych Niemczech, ale i Lisowski teraz leci ładnie. Gdzie do Fruny Lisowski? No proszę bardzo. Bardzo ładny skok reprezentanta Białorusi. 106,1 to jest jego nota, no dosyć niska. Ale nie zapominajmy, to jest jednak zawodnik z Białorusi. Kolejny to był Devin Rajcigervini. Na 17 miejscu Lisowski, a więc no nie ma szans, żeby być szczęśliwym przegranym, jeżeli tego pojedynku nie wygra. No a teraz Rajcigervini. Popatrzmy, ciekawi mnie, jak to u niego będzie wyglądać. No spokojnie, ze środka chociaż troszeczkę nim macha, ale teraz jest bardzo dobry skok Rajcigervini. Na koniec tego periodu też sobie przypomniał, jak on świetnie potrafi skakać. No i brawo, brawo Rajcigervini. Na szczęście jednak przegrywa z Wojtkiem Beckerem. No jednak 2,5 metra bliżej. Ale to nam zapowiada, że ci najlepsi będą skakać naprawdę daleko. Czy jest zagrożony rekord Jansena Butansu? Tego nie wiemy. Ale na pewno chcielibyśmy zobaczyć rekord. No przed Butansu rekord skoczni należał do Macieja Ibisza, który skoczył 151,03. Natomiast Butansu 151,09, no więc niewielka różnica, ale jednak jeżeli chodzi o rekordy, liczone są dokładnie i lepiej pod tym względem wypadł reprezentant Finlandii. Ibisz już nie może odpowiedzieć na to, natomiast Butansu wciąż ma na to szansę, żeby jeszcze ten rekord poprawić, a w tym czasie Stanisław Ostapczuk 130 metrów, 117,5 to jest jego nota. W tym momencie daje mu to możliwość bycia trzecim szczęśliwym przegranym w razie przegranej. No a to jest bardzo prawdopodobne, bo jego rywalem zwycięzca letniego Pucharu Mediamond, czyli Kobe Kobi, chociaż ta forma Kobiego no daleka od tej letniej, ale to jednak zawodnik z dużym potencjałem, Kobe Kobi. Ładnie teraz trafiony ten skok, no bardzo wysoko leci Kobi. Gdzie on tam doleci? Oj, daleko skacze Kobe Kobi. Niestety to jest na tyle daleko, że może wyprzedzić Wojtka Beckera. Notyż kapitalne, 19,5, 20, 20, 20, 19,5. A więc niemal nota marzeń Kobiego. I za chwileczkę zobaczymy, za co tak
Pozytywnie został oceniony Kobe Kobe, no bo i ładnie frunął. Niewielkie tylko te przyruchy. Jak było przy lądowaniu? No nawet myślę, że mógł to wyciągnąć z tego jeszcze więcej, ale już nie ryzykował, wylądował w telemarkiem z takim wypadem. Bardzo ładny skok. I Kobe Kobe w tym momencie o 3-1 wyprzedził Wojtka Beckera. Wojtek na drugim, Kobe Kobe prowadzi, Rajcy Gevin jest trzeci, w piątce jeszcze Rifigo i Musashimaru, a teraz pojedynek Kima Hono i Jaki Debilaka. No i zobaczmy Kim Hono. No to jest taki pojedynek ze strzałem do pustej bramki. No tak, słabiutko, słabiutko Kim Hono. ...117 metrów. I to jest, proszę Państwa, wynik, który no, raczej nie pozwolił mu na to, żeby wygrać swoją parę. Wyprzedził Swistera i referendalnego, ale raczej Kim Hono także zakończył swój udział w drugim periodzie szóstego Pucharu Mediamond. Jaka Debilak! No, spokojnie, wygra tę parę, wysoko leci Debilak. I dobry skok. 139, to jest czwarta lokata. Po 19, 18,5 i 19,5 oceniony reprezentant Słowenii. No, na pewno więcej sobie obiecywał po tym sezonie. Tam ostra rywalizacja w kadrze słoweńskiej, no bo jedno miejsce, chciałby na pewno też skakać Hartman. Jaka Ronder, Bostian Planiczny, padło na Debilaka, ale nie wiem, czy w kolejnym sezonie nie dadzą szansy komuś innemu. No bo w tych drużynówkach jednak i Ronder, i Planiczny, i oczywiście jeszcze Jan Hartman skakali świetnie teraz. Filipe Vogt kontra Fenix Starocel. Bardzo ciekawa para. Vogt, totalnie nieudany skok w serii kwalifikacyjnej. Ale teraz będzie lepiej. Filipe Vogt walczy jak najmocniej, jak najdalej. Vogt przed 145 metrem. 143,5 to jest druga nota, a więc pokonuje... Pokonuje on Feniksa Tarotsena. No a pytanie teraz do Was jest, bo tu jest telewizja MTV podpisała umowę i mamy możliwość transmitowania zawodów fisowskich, więc prawdopodobnie podczas tego czasu, kiedy nie będzie Mediamondu, czyli przez ten weekend na próbę będą komentowane zawody FIS-u przez Apoloniusza Kota i przeze mnie, przez Marka Rudzińskiego. Czy byliby chętni, którzy by tutaj obejrzeli te skoki z komentarzem, no, waszych ulubionych komentatorów z Mediamondu? Na pewno byłoby to zupełnie inny wymiar komentowania, na pewno byłoby to inne oglądanie. Teraz oczywiście to będzie wszystko z oryginalnym obrazem ze skoczni, bez komentatorów zagranicznych albo polskich, po prostu będzie tylko i wyłącznie nasz głos, będzie całkowicie profesjonalna transmisja, będziemy mieli identyczny sygnał jako MTV, jak pozostała telewizja, ale teraz Fenix Tarotsen. No i trafił dobrze. Czy pokona Vogta? Jest to możliwe? Bardzo daleko! Na styku będą, kto wygra? Fenix Tarotsen! Jest nowy lider! Jest nowy lider, 145 metrów, a więc mamy osiągnięty rozmiar skoczni. Fenix Tarotsen w bardzo dobrym stylu tego dokonał. Ładne noty. I proszę bardzo, ładnie wylądowane, bardzo ładnie. Tutaj noty należały się naprawdę wysokie. No i dziwi mnie, że tylko Polak dał 20, skoro sędziowie są tak rozrzutni i dają za słabsze skoki 20. Bartosz, należy wykupić sygnał. Należy wykupić sygnał
my ten sygnał wykupiliśmy. Tak więc jest, proszę Państwa, w tym momencie zmiana lidera. Na prowadzeniu pojawił się Duńczyk, Fenix Starocen. 145,5 punkta, 145 metrów. Bez niczego, tak jest. A teraz, proszę Państwa, pastetna ziemia kontra Arne Karneral. Jest wzgórze netnej ziemia. No to jest skok w miarę przyzwoity, ale no nie jest to odległość, która nas straszy. ...97,5 metra. Noty po 17. A więc mamy, proszę Państwa, w tym momencie reprezentanta Argentyny na miejscu 26, za nim Kim Honu, Stan Swister i Andrej Referendalny. A teraz trzeci wczoraj, Arne Karneral, a także tydzień temu drugie miejsce, a więc dwa podia pod rząd. No na pewno by nie niebo się, gdyby były trzy. I ładnie trafił, jest szansa na to, ależ Arne Karneral leci wysoko, Arne Karneral! I będzie chyba nowy lider! Bo 148,5 metra, no jest w formie! Jest w formie, ręce w geście triumfu uniesione. I mamy, proszę Państwa, na prowadzeniu Norwega. Tak więc dzisiaj także będzie walczył o to, żeby stanąć na podium. Złapał świetną formę na te ostatnie konkursy. Zaczęło się od Harachowa. Świetnie wczoraj w Gapa, teraz również Mühlenkopf-Schanze. Doskonale współgra razem z Arne Karneralem, a bardziej może Arne Karneral z Mühlenkopf-Schanze. Świetny skok, 148,5 metra. Nota 153, a więc jest, proszę Państwa, nowy lider o 4,8. Karneral wyprzedza Feniksa Tarocena. Teraz za chwilę kolejny Norweg, ale w międzyczasie jeszcze przerywnik w postaci Kunga Okao. Kunga Okao, Słabo, powiedzmy sobie szczerze. Ruchady, pytasz o to po raz piąty. Jeżeli nie uzyskujesz odpowiedzi, no to sprawa jest chyba jasna. Proszę Państwa, zobaczmy. Kunga Okao. No w powietrzu ułożony jak na Chińczyka, to dosyć przyzwoicie. No ale odległość, no słaba, powiedzmy sobie szczerze, słaba w porównaniu z tym, co przed chwilą osiągnął Arne Karneral. To jest naprawdę wynik sowiuteńki. 28 miejsce, za nim Honno, Swister i Referendalny, a teraz Anders Hurtado Beisvang. No, będzie ciężko pokonać swojego kolegę z drużyny. Oj, źle wyszedł z progu Beisvang, nie wyczuł progu. I to nie będzie dobry skok, to nie jest dobry skok. Nie jest dobry skok, no i widzimy 140 metrów Beisvanga, to jest bardzo słabo. Luchadi, proszę Ciebie, nie bądź nachalny. Lądowanie dobre, ale skok niestety tym razem no nie pozwoli Beisvangowi stanąć na podium. Już w tym momencie miejsce 10. Niezadowolony, nie wyczuł tego progu Beisvang. I jest z Merkelem równo na miejscu 10. Teraz ciekawy pojedynek Sawyer Lokero kontra Jukko Sandokansa. Lokero już zapowiedział, że podczas kolejnego Mediamondu na pewno nie pojedzie na loty do Kulm, nie pojedzie do Park City, będzie się przygotowywał na Mistrzostwa Świata i będzie startował tylko w Kusama. Teraz bardzo dobry skok Sawyer Lokero, 145 metrów, 145 punktów. No, Lokero mierzy jednak w medal Mistrzostw Świata, które przybyliśmy w dniach 1, 5 i 8 skok. Przepraszam, 1, 5 i 8 to okres, kiedy będą odbywać się Mistrzostwa
Media Mundo, no pierwsze i piąte najbardziej interesuje Lokero, ponieważ drużyny włoskiej nie ma. Nie ma. Tak, 1 marca konkurs nocny na trampolino d'Alben mniejszej i 5 marca nocny na skoczni dłużej. 8 marca drużynówka. Sawyer Lokero w tym momencie, lokata trzecia. Wojtek Becker jest szósty. Yuko Sando Kansa. No, czy odpowie godnie Sawyerowi? Raczej to będzie para, w której będziemy mieli szczęśliwego przegranego. Ojojoj, ma problemy teraz Yuko Sando Kansa. Będzie walczył odległość. No, wywalczył sobie ponad 140 metrów. 139,5 metra, ósma lokata po 19,5 noty, nawet 20 od Francuza, czyli jeżeli chodzi o styl, bardzo dobrze zaprezentował się teraz reprezentant Finlandii, no ale jednak Sawyer Lokero spisał się lepiej. No i stylowo naprawdę dobrze się spisał. Czyli proszę Państwa, Tarotsen, Lokero, Kobi to jest pierwsza trójka. Przepraszam, Karneral, Tarotsen, Lokero. Pierwsza trójka, no ale zaraz będziemy zaczynać coraz mocniejsze skakanie. Teraz Dartowski kontra Melbardis. Brat dzisiaj po raz kolejny wygrał konkurs, czy ślisk bobslejowy, zawody bobslejowe. Dzisiaj w czwórkach, St. Moritz miejsce pierwsze. Dartowski teraz zupełnie przyzwoicie skacze. 123 metry, nota 101,9. No nie jest to skok, z jakim można Melbardisa pokonać, ale 29 miejsce to jest wynik, no dzięki któremu wyprzedza 6 zawodników, czyli no całkiem poprawnie Dartowski się spisuje. Nie ma szans na drugą serię oczywiście, no chyba że Melbardis skoczy krócej, ale to jest bardzo mało prawdopodobne. Wczoraj po pierwszej serii Melbardis był drugi, potem tego nie wytrzymał, no ale może dzisiaj Melbardis powalczy o podium, zobaczmy. Dobrze trafił Melbardis, teraz będzie ciągnął jak najmocniej, jak najdalej. I dobry skok Melbardisa, ponad 145 metrów, 146,5, 147,2. Jest z siebie zadowolony Woldemars, to jest bardzo ambitny człowiek. Tak samo jak jego brat, każdą porażkę traktuje no, z takim dużym smutkiem, ale i z wolą walki i z nadzieją, że jutrzejszy konkurs będzie lepszy. Zobaczmy, jak Melbardis walczył. Dobry skok Melbardisa, ładnie wylądowane. Świetne miał noty. 20 od Polaka. No. A więc dzisiaj jest szansa, że Melbardis powalczy. Ale zobaczymy, bo jeszcze wielu mocnych. Teraz Ricardo Sedes de Nuclear. Wczoraj w pierwszej serii skoczył nieprawdopodobnie 137 metrów. No ale dzisiaj tego nie skoczy, fatalny błąd i Sedes de Nuclear żegna się. Żegna się nie tylko z tym konkursem, ale także i z tym drugim periodem. No sukces jest, 2 punkty dopisane do konta. Zaraz zobaczymy, co tam ten Nuclear nawywijał w powietrzu. Nawywijał to bardzo dobre określenie, proszę bardzo. O, fatalny błąd, już mu narty odchodzą, uciekają. Zaraz jeszcze je złapie. No i starał się nawet coś jeszcze wyciągnąć. No ale lądowanie tutaj już bez żadnej woli walki, no bo w sumie bez sensu. Pani Mediamond Cup to jest nasz turniej, to jest nasza nazwa. Więc tak, nie może szukać komentatora do Mediamond Cup, skoro Mediamond Cup już istnieje. I tymi komentatorami w Mediamond Cup jest ja, czyli Marek Rudziński, jest Apoloniusz Kot, jest Gender Sienkiewicz i Adam Mikolajskiewiczus. Tak jest, Luchady, prosimy Ciebie, żebyś sobie odpuścił, bo nie chcemy tu się z nikim rozstawać. Nie chcemy nikogo blokować, tym bardziej, że teraz będzie skakał Janusz Wietrzybalkon, czyli zwycięzca sprzed roku z tego obiektu. Panie Januszu,
Przypomnij sobie, panie, jak to było przed rokiem. Janusz napisał na swoim profilu, wygrałem przed rokiem. To będę i dzisiaj wygrał. No, panie Januszu, powodzenia! Dobrze wyszedł w górę Polak, to będzie odległy skok, świetnie! Ależ mamy rekord skoczni! 151 metrów, Janusz Wietrzy Balkon! Coż za forma, jak kiedyś Adam Małysz! Kiedyś Adam Małysz skoczył, teraz Janusz Wietrzy Balkon, mamy nowy rekord obiektu! Coś nieprawdopodobnego, jaki rewelacyjny skok Polaka! Pamiętamy, jak Janusz skończył pierwszy period, skończył rekordem na skoczni w Willach, teraz kończy rekordem na skoczni w Willingen, a więc będzie teraz walczył Polak o to, żeby tutaj było, proszę państwa, zwycięstwo! Jest! Tak jak kiedyś śpiewał zespół Golec Orkiestra, zwycięstwo jest przecież dla ludzi, zwycięstwo też w tobie się tli, wystarczy, że w siebie uwierzysz, a przyjdą twoje wielkie dni i właśnie w to sam pokazał Janusz Wietrzy Balkon, 151 metrów, nikt tutaj tak daleko nie skakał. Brawo, panie Januszu. Kapitalny skok. Kapitalna próba. Raz jeszcze popatrzmy z jednego ujęcia. Takiego Janusza chcemy oglądać. Brawo, panie Januszu. Brawo, brawo. I jeszcze raz brawo. No kiedyś Adam Małysz skoczył tutaj. Tyle samo czekaliśmy w niepokoju. Czy Adam ustanie, a tutaj Janusz wylądował to telemarkiem po 19,5 nota, to jest proszę, noty 20 od Kanadyjczyka, proszę państwa, no jeżeli Janusz po pierwszej serii nie będzie prowadził, naprawdę będę mocno zdziwiony. Coż za petarda Polaka. Jak to wylądował, przepięknie, przepięknie. Jak Kamil Stoch dzisiaj w Sapporo znowu pobił rekord skoczni, tak teraz dorobił to Janusz Wietrzy Balkon. 151 i 37, przewaga 6 punktów nad Arne Kardralem. Pięknie, fantastycznie. No ale teraz kolejne odpowiedzi na ten wynik. Joe Matt i Irok Denotantor Cormoran. Lider Pucharu Mediamondu, który na pewno pozostanie liderem o tym periodzie. Gdzie do frunie Joe Matt też leci wysoko, też to będzie daleki skok. Joe Matt, oj daleko, ale jednak znacznie bliżej niż Janusz Wietrzy Balkon. 147 metrów, czwarte miejsce. No więc pytanie do ciebie, Szymi Gamer, powiedz nam, co sądzisz? Co sądzisz na temat tego konkursu? Jak ci się podoba tutaj razem z nami? Joe Matt też oczywiście skacze daleko. Jest za Melbardisem, Karneralem i Januszem. A tuż przed Feniksem Tarocenem. Ale kto wygra tę parę? Czy wygra? A faktycznie, faktycznie, masz rację. Bartosz Walasek mały skoczył 151,5 metra. Otóż to. A teraz Irok Denotantor Cormoran. No więc kto będzie lepszy? Też dobrze trafił Irok, to też będzie daleki skok. Czy przeskoczy swojego kolegę z drużyny? No nie, krócej. 145,5 metra, Irok jednak przegrywa parę z Joe Mattem, ale oczywiście w drugiej serii też się znajdzie jako lucky loser. 143,9, a więc no, Duńczycy są na miejscu czwartym, piątym i siódmym. Janusz pierwszy, Karneral drugi, Melbardis trzeci, w piątce jeszcze Matt i Tarotsen. No a teraz Adolf Stalinsberg, jego rywalem Suinim Saminore, więc jeszcze tutaj naprawdę mocni zawodnicy. Saminore jest w gazie, jest w dobrej formie. Stalinsberg wczoraj wygrał, więc też możemy się spodziewać dalekiego skoku, chociaż jak wiemy, jego skocznia to jest gapa, nie Willingen. No i to widać, ale tutaj też będzie daleko, będzie walczył Stalinsberg. Ponad punkt konstrukcyjny skoczy, przepraszam, punkt na ponad wielkość skoczni. Ale nie, jednak pół metra zabrakło. No jednak Adolf Stalinsberg ciut krócej. 144,5 metra w wykonaniu Adolfa. Ładnie wylądowany, ale jak mówiłem, no on się znacznie lepiej czuje na tej Grosse Olympia Szance w Garmisch-Partenkirchen. Tam już wygrał drugi raz z rzędu.
No i zobaczymy, jak tutaj odpowie na to Suidim Saminorej. Myślę, że jest w stanie skoczyć dalej niż Adolf. I już płynie. Dobrze, trafił troszeczkę zbyt pasywnie, myślę, tu powietrzu, ale skoczy dalej. Chyba oj, niestety! Upadł Saminorej. Niestety mamy upadek. Jakaż szkoda, bo w takiej dobrej formie jest ten zawodnik. A tymczasem nie będzie go w drugiej serii. Ojej! Nie był to chyba jakiś groźny upadek. Miejmy nadzieję, że to nie był groźny upadek. Za chwileczkę zobaczymy moment lądowania w wykonaniu Suidima Saminoreja. No walczył jak najmocniej o tę odległość. Za późno wylądował, nogi nie wytrzymały. Jest tutaj, się przechylił na lewą stronę. Ale jak widzimy, kontrolował to wszystko. I jak już tutaj widzimy na załączonym obrazku, Saminorej wstał o własnych nogach. No ale niestety zakończył swój udział Suidim Saminorej. Chociaż w tym momencie jeszcze jest ostatnim szczęśliwym przegranym. Ale tutaj parę szpet Butansu, Szoriara, Bykmaszer. No, podejrzewam, że może być ciężko awans do drugiej serii. Ale szkoda, naprawdę szkoda. Wciąż Janusz prowadzi teraz. Georg Szpet, reprezentant gospodarzy, nie startował w kwalifikacjach, dostał jako rywala dotychczasowego rekordzistę skoczni Jansena Butansu, ładnie trafił Szpet, to będzie też odległy skok, ładnie frunie Szpet i tutaj w okolicach punktu konstrukcyjnego, czy punktu HS, co mi z tym punktem konstrukcyjnym, tyle samo co Adolf Starinsberg, 144,5 metra, siódmy wynik, czyli tutaj jest tuż przed Irokiem, Drotantorem, Kormoranem. Wojtek Becker na dobrym 12 miejscu. Natomiast Mikołaj Jarosław 24. A rywalem Szpeta będzie Jansen Butansu. No Jansen pewnie podrażniony, stracił rekord. Czyli drugi już polski zawodnik w Willingen jest byłym bądź obecnym rekordzistą. Wcześniej był nim, przypomnę, Maciej Ibisz. Ale jak odpowie Butansu? No też odpowie mocno. Też odpowiada bardzo dalekim skokiem. Będzie na miejscu drugim Butansu. 148 metrów. Zbliżył się tutaj do Janusza, ale to nie jest jeszcze wynik, z którym będzie mógł pokonać reprezentanta Polski. Ale też czuje się dobrze na tym obiekcie Jansen. Przypomnijmy, że Finowie nigdy na Myllenkoppszanse nie wygrali. No i jak na razie Janusz też nie pozwala, żeby i dzisiaj tak się stało. No ale na pewno atak drugiej serii będzie. No mówiłem, że polska skocznia. Mówiłem. Druga lokata, więc dwóch Januszów. Janusz i Jansen. No więc to jest Jansen, to jest Janusz po fińsku. Więc Janusz Wietrzybalkon i Janusz Butansu na dwóch pierwszych miejscach. A teraz Bastian Szoriara i Adam Bykmaszer, więc jeszcze jeden Polak. No skoro to jest polski dzień, to miejmy nadzieję, że będzie on do końca. Na razie do końca serii pierwszej. Szoriara. Spóźnił to wybicie. No ale skok dobry. Oj, 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 jak daleko skacze Szoriara. 146,5 metra, ojej. Po takim spóźnionym wybiciu tak daleko pofrunąć. No łapie też formę ten Szoriara. Może być naprawdę wzmocnieniem drużyny austriackiej. Ładna pozycja w locie. I skok poprawny. Ładnie wylądowany, chociaż troszeczkę ta lewa noga mu się tam wcisnęła w ten zeskok. Ale jest miejsce czwarte, 148,7. Wietrzybalkon Butansu, Karneral, Szoriara, przepraszam, Imel Bardi, 101 piątka. No i Polak, Adam Bykmaszer, proszę Państwa. Trzymajmy kciuki za Adama. Adam mówi, chciałbym stanąć na podium. Ale nie wiem, czy jeszcze nie jest za wcześnie. Zobaczymy. No nie będzie to zły skok, ale chyba to nie będzie wynik, który pozwoli mu walczyć o podium. No tak, przed punktem HS 144 metry, 13 miejsce. 142,2 to jest jego nota. Przegrywa swoją parę z Bastianem Szoriarą Adam. No ale oczywiście w drugiej serii Polak się znajduje.
noty po 19, 18,5. I Adam Bekmaszer jest tuż przed Filipem Vogtem. Becker zepchnięty na miejsce 15. Janusz Wietrzywalkon wciąż prowadzi 156,3, to jest jego nota. Mutansu 150,9, Karneral 150,3. To trzech, którzy przekroczyli 150, a pierwszą serię zakończy para Dalla Napierre, Alligator kontra Riku Pika, Antalainen. No i zobaczmy, Dalla Napierre, Alligator to jest taki przerywnik, Suwazejczyk. No zobaczymy, może skoczy daleko. No nie skoczy daleko. No. Styl fatalny, 97 metrów. Po 15, 14,5 noty. Kanadyjczyk najbardziej rozrzutny dał 15,5. Ale zaraz zobaczymy, dlaczego tak nisko było ocenione. Bo w tym skoku wszystko było źle. Wyjście z progu, rzucił się na te narty. Narty mu uciekają. On walczy o odległość. Wyciągnął co mógł. Lądowanie zaraz też zobaczymy. No też nie najpiękniejsze. No. Ręce rozłożył, więc można powiedzieć, że był telemark. Ale Alligator oczywiście żadnych szans na awans do drugiej serii nie ma. Chociaż wyprzedził Andrzeja Referendalnego o 70. No i teraz Riku Pika Antalainen. Wicelider Pucharu Mediamont. Janusz będzie dzisiaj walczył, żeby odebrać mu ten tytuł. Jak Janusz wygra, to na pewno mu odbierze. Zobaczymy, Antalainen. No walczak nieprawdopodobny, będzie walczył tutaj, żeby skoczyć jak najdalej. No i na drugie miejsce chyba skacze Riku Pika Antalainen, 148,5 metra, a więc on będzie najbliżej Janusza po tej drugiej serii, po pierwszej serii. Mocny jest ten Antalainen, wczoraj drugi, choć powinien wygrać, bo pierwszej serii prowadził wyraźnie, tak jak dzisiaj Janusz będzie prowadził. No miejmy nadzieję, że to się nie zmienia, więc proszę Państwa, Janusz Wietrzybalkon przed Riku Pika Antalainenem będzie prowadził po tej serii pierwszej. I zapowiada się niezwykle ciekawa rywalizacja. Warunki są świetne. Dobry skok. Antalainen oddał jak u niego z notami. Po 19, 19,5. Niemiec dał 20. 151,3. A więc on z Januszem przegrywa równo o 5 punktów. Czyli to jest, proszę Państwa, no prawie 3 metry. Prawie 3 metry. Z 2,5 z groszami, tak można powiedzieć. Więc proszę Państwa, no pierwsza seria świetna. Rekord skoczny w wykonaniu Janusza Wietrzybalkona, 151 metrów. Zanim Antalainen i Butanso, dwóch Finów, z tą chęcią, żeby w końcu Wieringen, fińska flaga zawisła na najwyższym stopniu podium. Potem jest Karneral, który znowu chce walczyć o podium. Shoryara powalczył, jest piąty, Melbardis szósty. Lider Mediamondu, to będzie atakował z ukrycia. Ma niewielką stratę do podium. Jomat, następny Fenix Tarotsen, Lokero i Szwed, to jest pierwsza dziesiątka. Pozostali Polacy na miejscu 14 Adam Bekmaszer, na miejscu 16 bardzo dobry występ Wojtek Becker i na miejscu 28. Skorygujemy to. Na 27 Mikołaj Rostow, a w drugiej serii, proszę Państwa, jest zawodników 31, a więc w tej sytuacji, no któryś punktów nie zdobędzie. Jednak Suidim Saminore jest, został dopuszczony, całe szczęście, sprawiedliwie, a więc ktoś tutaj punktów dzisiaj nie zdobędzie, proszę Państwa. Więc to tyle na razie, jeżeli chodzi o pierwszą serię. No myślę, że na drugą serię nie ma co Państwa tutaj zapraszać, każdy się pojawi z wielką chęcią. No Polak prowadzi, więc jest szansa na triumf trzeci w tym sezonie. O godzinie 14:17 dokładnie rozpocznie się druga seria i o tej Państwa zapraszamy pod Murenką w szance. Na razie dziękuję i kłaniam się nisko. Marek Rudziński.